Dzisiaj w sposób symboliczny otworzyliśmy skrzyżowanie, jeśli można tak powiedzieć, bo skrzyżowanie działa, samochody jeżdżą. Natomiast no, dzisiaj z okazji takiej gospodarskiej wizyty pana marszałka u nas zorganizowaliśmy symboliczne, takie tradycyjne przecięcie wstęgi. A przebudowa tego skrzyżowania to jest taki bardzo dobry przykład, bardzo dobrej współpracy między gminą Klębów, a zarządem województwa i zarządem dróg wojewódzkich, ponieważ w wyniku porozumienia podpisanego no, już kilka lat temu, gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast po uzyskaniu pozwolenia zarząd dróg wojewódzkich zrealizował budowę, przeznaczając na to ponad 1 300 000 zł. Dzięki temu, no po pierwsze, zadbaliśmy wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich o bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej 634. Natomiast no, dla naszych mieszkańców jest to też jakby ogromny postęp w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, bo to miejsce zyskało bezpieczne przejście dla pieszych, lewoskręt. A jest to niezwykle ważne dla mieszkańców Ostrówka, Lipki, miejsce, ponieważ no, jest tam bezpośrednie dojście do parafialnego cmentarza. Bardzo dbamy o to, żeby poprawiać bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To jest takie skrzyżowanie, które myślę wszystkim kojarzy się z tym przejściem w trudnych warunkach przez drogę, chociażby idąc na cmentarz, czy z niego wracając. No a poza tym jest to zbieg drogi wojewódzkiej z drogą powiatową. Bardzo niebezpieczne takie skrzyżowanie, więc to, że udało nam się wspólnym wysiłkiem, bo to jest tutaj wkład oczywiście gminy Klębów, ale też i nasz wkład, udało się to przebudować. No dzisiaj to jest bardzo funkcjonalne, są lewoskręty, więc jest dużo, dużo bezpieczniej i bardzo się cieszę i bardzo życzę mieszkańcom, żeby bezpiecznie przez to przejście przechodzili i bezpiecznie się poruszali tą drogą. Znajdujemy się teraz w strażnicy OSP Klębów. Warto wspomnieć, że strażacy dostali pieniądze na sprzęt bojowy. No tak, bardzo piękny samochód, średni. Tutaj są też pieniądze unijne, bo w ramach regionalnego programu operacyjnego udało się gminie uzyskać znaczące wsparcie finansowe, 370 tysięcy. Dodatkowo było wsparcie też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci kredytu. Dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, no i mamy średni samochód bojowy, strażacki, bardzo dobrze wyposażony tutaj dzięki też wkładowi gminy. Ta jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wizytowałem druhów strażaków, 42, z czego 21 wyjeżdża do akcji, więc to taka potrzebna, zwłaszcza w tym takim właśnie zurbanizowanym terenie, przy licznych drogach jednostka. Także bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Cieszę się, że pieniądze europejskie, zresztą miejsce, w którym jesteśmy, to też są pieniądze europejskie, bo ten punkt, centrum, gminne centrum kompetencji, jakim są Mazowszanie, to też miejsce, które zostało sfinansowane ze środków europejskich.